Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek. A ja jestem Ada. Dzisiaj wracamy do tematu, za którym pewnie zdążyliście już zatęsknić, za którym my zdążyliśmy już zatęsknić, czyli znowu porozmawiamy sobie o Dune'ie. Tym razem spoilerowo i tym razem wyjątkowo, bo z udziałem gościa. Dzisiaj jest z nami Bartek, autor strony Kapitan Fandom. Pod taką nazwą możecie znaleźć go na Facebooku. Bartek, tak jak my, oczywiście interesuje się popkulturą i na swoim fanpage'u dzieli się swoimi przemyśleniami na temat różnych nowych produkcji, wydarzeń itd. Tak Dodatkowo jest też duniarzem i organizatorem konwentów. Niedawno dzięki niemu w Toruniu odbył się Dune Konik, czyli zlot fanów Duny. Nam niestety nie udało się być na tym wydarzeniu z różnych przyczyn i żałujemy. Także może następnym razem, ale dzięki, że jesteś z nami i witamy serdecznie. Cześć wszystkim. No, dziękuję bardzo za takie wyczerpujące opisanie mojej działalności. Be będąc całkowicie szczerym, niewiele straciliście, nie będąc na Dune Koniku. Wprawdzie event spodobał się uczestnikom, ale samych uczestników już nie było za wiele, więc. No, niestety mogło być lepiej. Zobaczymy, czy będą kolejne edycje. No, myślę, że Fanny Diony to jest taka grupa, która dopiero rośnie w siłę, szczególnie teraz, właśnie po premierze filmu, więc może. Właśnie, jeśli będą kolejne okazje, to już będzie większa frekwencja, i, i ale z, na pewno fajnie byłoby spotkać się właśnie w gronie takich dunowych zapaleńców. No i też może trochę, jak poprawi się sytuacja pandemiczna w przyszłym roku, to też może zachęci więcej osób do, do przyjechania, jeśli faktycznie się odby by odbył w przyszłym roku znowu. No zobaczymy. No, tak jak mówię, no, tu jest wiele niewiadomych. Oczywiście też dochodzą kwestie te pandemiczne. No ale poza tym zobaczymy, czy faktycznie zainteresowanie Duną utrzyma się po, w przyszłym roku. No miejmy nadzieję, bo o czym innym moglibyśmy nagrywać podcast. <laughs> no dobra, to jeszcze standardowo, zanim przejdziemy do tematu. No, to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube czy Apple Podcast. I wszystkie te platformy możecie znaleźć na stronie anhor.fm FM, ukośnik Popkulturystyka. No i zachęcamy do obserwowania nas na Twitterze i Facebooku pod nazwą Popkulturystyka, gdzie dzielimy się newsami ze świata popkultury, naszymi przemyśleniami na różne tematy i wiadomościami na temat podcastu. No dobra, to zanim zaczniemy omawiać już poszczególne elementy spoilerowe o których wspominaliśmy w ostatnim odcinku, no to jeszcze może dajmy okazję naszemu gościowi wypowiedzieć się na temat filmu, no bo my nagraliśmy już jeden odcinek, jeśli nie mieliście okazji go posłuchać, to zachęcamy do sprawdzenia. Jest to bezspoilerowa dyskusja od Junie. No ale Bartek, jak tobie się podobał film? No, Sądząc po tym, że widziałem ten film już trzy razy, to no, powiedzieć, że, bar że bardzo mi się podobał, to trochę mało. Ja jestem naprawdę tym filmem zachwycony. To jest ekranizacja, na którą czekałem. Wprawdzie ma pewne niedostatki, ale to już są takie detale, które nie przeszkadzają w zasadzie. Mhm, o nich sobie pewnie jeszcze pomówimy. Uwaga! Spoilery. No dobra, no to. Skoro już możemy mówić spoilerowo o wszystkim, no to zacznijmy może od omówienia poszczególnych postaci, tych, o których nie mieliśmy. Jeszcze okazji porozmawiać. Możemy zacząć chyba od postaci Leto, tak myślę, bo, bo mówiliśmy już w ostatnim odcinku, że, że mamy trochę do powiedzenia na temat tej postaci, ale nie zagłębialiśmy się, więc może zacznijmy od tego, jak, jak Wam się podobało, jak ta postać została napisana i zagrana. Okej, okay, no to zacznijmy od tego, że Leto to jest jedna z moich ulubionych części filmu, jedna z moich ulubionych postaci. Chociaż w założeniach wydaje się on bardzo prostą postacią i taką trochę płytką, wręcz, to jest on napisany w tak ciekawy sposób i zagrany przez Oskarajzaka przede wszystkim tak świetnie, bo po prostu Oskarajzak jest idealny w tej roli i wygląda tak, jak sobie wyobrażałem, Leto i oddaje całą tę jego energię tak, jak powinien. i tylko właśnie tutaj, tutaj jest problem, że jest on napisany ciekawie i zagrany świetnie, ale jest go trochę za mało, żeby te ciekawe elementy rozwinąć. Więc dla wielu widzów może się on wydawać po prostu takim idealnym, dobrym ojcem i przywódcą, a, a brakuje czegoś trochę, żeby bardziej rozwinąć tę postać i zabrakło czasu, zabrakło kilku scen z książki, które mogłyby fajnie rozwinąć jego postać, jak na przykład bankiet, który wiemy, że był nagrany, ale wycięty. I no trochę jest niedosyt tego leto, który tak jak mówię, był świetny i wypadł bardzo dobrze i to jest jedna z rzeczy, które najlepiej wspominam, jeśli chodzi o adaptację Duny Villeneuve'a. I właśnie no, ciężko, ciężko zarzucać coś poza tym, że, że za mało tego, tego dobrego, świetnego leto. Nie wiem, może wy macie jakieś inne zdanie. Nie no, ja się absolutnie zgadzam. No, Oscar Isaac ma genialną charyzmę i to widać tak naprawdę w każdym filmie czy serialu, w którym występuje. I zgadzam się też, że go, go statynowczo za mało. No, ogólnie wrażenie pocięcia filmu jest strasznie duże, jak się ogląda już za drugim czy trzecim razem. Mm -hmm, tak, no ja się też tutaj z Wami zgodzę. Jeśli chodzi o sam casting, no to jest to. Myślę, że nie dało się lepiej obsadzić tej postaci. Natomiast, no, mam trochę właśnie zastrzeżenia co do tego, jak, jak mało było tej postaci, bo w książce, chcąc, nie chcąc, muszę się tutaj do książki trochę odnieść. W książce jego śmierć była taka. No, no to był bardzo ważny event, ale też, no. Strasznie mi było szkoda tej postaci, w sensie strasznie jakby się zżyłam z, z postacią Leto i, i, i ta śmierć była taka, no. Mimo, że wiedzieliśmy, że się zbliża, to, to, to bardzo nie chcieliśmy tego, żeby ta postać umierała. I tutaj mam wrażenie, że trochę ta jego śmierć nie miała aż takiej dużej wagi, jakby mogła mieć, ale też, no, znaczy, no po prostu wynika to właśnie z tego, że tej postaci było za mało, bo. To na ile dostaliśmy tej postaci, to myślę, że faktycznie był napisany dosyć ciekawy, na tyle, żeby nas zaintrygować, ale niestety jest tutaj trochę niedosyć i niestety to jest trochę moje zastrzeżenie co do tego filmu, że tej konkretnej postaci no, powinno być trochę więcej. No i tak jak wspominałeś, Stasiek, oczywiście scena z bankietem, nad którą wszyscy ubolewamy, że nie było jej w filmie. No myślę, że ta scena bardzo mocno rozwijała tą postać. No i. No, szkoda, szkoda że, że chociażby tej sceny nie wykorzystano właśnie do tego, żeby go rozwinąć. I też szkoda, że nie ma trochę więcej czasu ekranowego z Jessicą, bo myślę, że ta relacja mogła być trochę bardziej rozbudowana. Widać, że w tej ostatecznej wersji Villeneuve bardziej się skupił na jego relacji Leto z Polem i, 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 i Pola z Jessicą, a nie ma tego na linii Leto Jessica. Mhm. Wielka szkoda w ogóle, że nie wykorzystał Trochę bardziej tego potencjału, bo no bardzo duża chemia jest między aktorami Między Oscarem Isaaciem I, i Rebeką Ferguson, także mm, Między no, no... Oscarem Isaaciem A każdą aktorką, z jaką kiedykolwiek on się widział Jest duża chemia, więc To, to swoją drogą Znaczy faktycznie tro, troszkę Zabrakło tej relacji Między Leto a Jessica No ale mimo wszystko mieli jakieś wspólne sceny Tyle dobrego tak, tak, nie. To, co tak dostaliśmy, to było bardzo satysfakcjonujące. Chociaż też zaskoczyło mnie trochę to, że kwestia tego, że Jessica jest wyłącznie konkubiną, a nie żoną, tak naprawdę pojawiła się pod koniec ich wątku. Co tak, i to w tego? jednym dialogu. to też mogło być dialogu... trochę niezrozumiałe, jeśli ktoś nie zna książki, bo to jest to tylko chyba jedno krótkie I should have married you, czy coś takiego. Tak, tak, tak. I tak, tak. I, a to jest coś, na czym. Y, no, w, 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 duża część książki się w sumie skupia, jeśli chodzi o ich, o ich relacje. Y, więc no, jest dużo elementów, które można by było rozwinąć, właśnie szczególnie jeśli chodzi o relacje Leto i Jessica. No, ale też ten film nie mógł trwać 10 godzin. Mm -hmm. No tam, tak. Tam. Myślę, że fajnie akurat. Znaczy, jak dla mnie tutaj. to by mógł. <laughs> a jeśli chodzi jeszcze o tą scenę śmierci Leto, o której wspomniałaś, Ada? To mhm. nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak ona różni się tonem od tej z książki. Wydaje się, w taki w pewien sposób bardziej epicka, ponieważ Leto jest całkiem świadomy tego, co robi. Podczas gdy w książce mhm. tak naprawdę mama jaki nie widzi dokładnie, e, kogo otruje, i tak naprawdę no, główną ofiarą pada Peter De Vries. Mhm, no mh. tak. Praktycznie. Tak. To prawda. No to tutaj akurat ta, ta zmiana wyszła bardzo fajnie, I, i rzeczywiście ta scena ogólnie bardzo mi się podoba. Jakby jej wykonanie, i no, no w zasadzie wszystko tutaj jest. Nie, nie mam żadnych zarzutów co do samej tej sceny, tylko właśnie trochę do tego, że gdybyśmy tego leto mieli trochę więcej w filmie, to, to może jeszcze mocniejsza by była ta, ta, ta scena. No dobra, to może. Bartek, czy masz jakąś postać, o której chciałbyś jakoś coś więcej powiedzieć? Coś, masz jakieś zastrzeżenia, albo właśnie jakaś postać, zwłaszcza z tych trochę bardziej drugoplanowych, bardzo Ci się spodobała, albo coś, coś, coś chciałbyś po prostu powiedzieć o, o niej? Zdecydowanie chciałbym po, porozmawiać o kwestii Harkonnenów, ponieważ o ile Rabana nie, nie wyróżniał się ze szczególnie, nie był typowym brutalem. Mm -hmm. Rola, którą akurat, no w zasadzie idealna dla Dave'a Battisty. Tak, no tutaj w ogóle casting w tym filmie każdy jest praktycznie obsadzony idealnie. No to nic, tylko się zgodzić. No ale właśnie jeśli chodzi o samego Barona Wladimira Harkonena, to przyznam, że trochę zaskoczyło mnie to, że dźwiękiem ta postać jest zupełnie inna. Oczywiście niż w książce. Mm -hmm. A także w pozostałych ekranizacjach. No bo tam Baron jest postacią odrażającą, ale też pszaśną. Taką, mhm. z której y, można się spokojnie pośmiać. A tutaj no, w życiu bym się nie zaśmiał y, z tej wersji Sklana Skarga Skarsgarda. Tak. Tak, to jest coś, o czym chyba wspomnieliśmy w, w naszym poprzednim odcinku, że właśnie w porównaniu do książki trochę brakowało tej, tej takiej groteskowości właśnie tego, y, tego humoru związanego z Baronem. Ja y, chyba... Trochę bym wolał tamto, ale możliwe po prostu, że jestem przyzwyczajony do takiej wizji Barona i taką wizję miałem w głowie i trochę też tego się spodziewałem. I z każdym kolejnym seansem już coraz bardziej byłem po prostu przyzwyczajony też teraz do tej nowej wersji Barona, tej bardziej mrocznej. Mm -hmm. Ale ogólnie to Baron to jest jedna z tych postaci, do których mógłbym się trochę przyczepić, bo nie, jest, nie, nie zapada mi aż tak w pamięć jak na przykład ten w wersji Lyncha czy coś takiego. Po prostu brakuje mu jakiegoś... Czegoś, przynajmniej ja mam takie odczucie, co sprawiałoby, tak. że właśnie mm, zostałby ze mną jakoś na dłużej w, w mojej głowie. I raczej, jak myślę o Dunie, to myślę o tych innych postaciach i dopiero potem o Baronie. I może to zostanie jeszcze rozwinięte w, w sequelu, ale też no, to jest kolejny raz, kiedy w ogóle przycieram się do June, że czegoś jest za mało, bo myślę, że gdyby po prostu było więcej tej postaci, to pewnie dostalibyśmy więcej też jakichś takich ciekawych scen i ciekawych yy, detali na jej temat. Mm, a tutaj brakowałoby czegoś, co mnie zainteresowało. Co nie znaczy, że jest źle napisana, czy słaba ta postać, albo źle zagrana, bo po prostu jest inna niż, niż to, co miałem w głowie. Yy, i, a, ale mimo wszystko, Skarsgard wypada bardzo dobrze i bardzo tak. Yy, menacing. No tak, to też znaczy właśnie z jednej strony ja jestem tutaj trochę rozdarta, bo z jednej strony podobało mi się chociażby jak ulicza została ta postać przedstawiona, właśnie w taki wręcz komiczny trochę sposób, ale był też taki bardzo odrażający i, i, i taki też właśnie groteskowy mocno. A z drugiej strony zastanawiam się trochę, czy po prostu no taka wersja Barona, czy ona by w ogóle pasowała do jakby klimatem, tonem do całego jakby filmu Villeneuve'a. Mam wrażenie, że nie, że trochę by to tak odstawało od całości i że może, może jednak to była dobra decyzja, żeby, żeby ten Baron był po prostu no, no taki, jakiego go dostaliśmy. Z tym, że no faktycznie może mogłoby być go trochę więcej w tym filmie po raz kolejny. I tak samo zresztą mogło być więcej Pajtera, bo bardzo czuję niedosyt, jakby związane z tą postacią, bo bardzo podoba mi się casting i bardzo podoba mi się, jak wygląda ten Pajter. I też tym bardziej, jak słyszałam o, o scenach, które właśnie zostały wycięte z tego filmu, no to jeszcze bardziej czuję niedosyt, jeśli chodzi o tą postać. Możliwe, że nawet większy niż w przypadku postaci Barona. Znaczy zgadza się, że w jego wypadku przede wszystkim zabrakło motywacji. Po prostu jest z Ługusem Harkonnenów jakich wiele, podczas gdy no, wi wiadomo jaką miał motywację w książce, gdzie chciał po prostu posiąść Jessica. Oczywiście to jest drobny, nie mało znaczący wątek w kontekście całości, ale mimo wszystko no, fajnie, da dawał jakiejś tam minimalnej głębi tej postaci. W zasadzie nie mam za wiele do dodania tutaj, zgodzę się. Faktycznie też y Czegoś brakowało, aczkolwiek i casting, i to, jak jest zagrany, wypada bardzo fajnie. I w ogóle też design postaci, stroje i tak dalej, ale to można o całym filmie to powiedzieć. Skoro już jesteśmy przy narzekaniu na postaci, których było za mało i które miały za mało rozwinięte wątki, no to myślę, że koniecznie tutaj trzeba powiedzieć o jednej postaci, mianowicie Dr. Yui. O Boże, zdecydowanie. No, jego, jego wątek praktycznie nie istnieje, ciężko nazwać to w ogóle wątkiem. Ta postać jest w filmie, ale wielka szkoda, że, że nie, nie rozbudowali jej bardziej i, i chociażby, że nie znamy tak dobrze motywacji tej postaci, bo tak naprawdę jest to wyjaśnione jakimś jednym zdaniem, ale mm, okej, okay. w sensie podoba mi się inne podejście niż w książce, gdzie w książce od samego początku wiedzieliśmy, że to dr. Yui będzie zdrajcą, i jakby spodziewaliśmy się tego i po prostu czekaliśmy na ten moment. W filmie moim zdaniem znacznie lepiej właśnie działałby efekt, że nie wiemy, kto to zrobi, ani że w ogóle do tego dojdzie, tylko nagle to się dzieje, ale szkoda, że nie było to trochę bardziej... nie miały większej podstawy jakby w tej postaci ten, ten, ten wątek. Znaczy zdecydowanie jest, jest, jestem zawiedziony, że wątek zdrajcy, samych podejrzeń e, atrydów o tym, że jest wśród nich zdrajca, został potraktowany Totalnie po macoszemu, żeby nie powiedzieć, że został zupełnie wycięty. Mm -hmm. To w książce to jest bardzo duży w ogóle, właśnie, bardzo ważny wątek i bardzo duży element wątku Jessiki po przybyciu na y Dune. No, nie tylko Jessiki, ale też choćby Tchowira Hawata. Tak. Mm -hmm. Tak naprawdę, no, bez tego wątku ciężko mi sobie wyobrazić jego rolę w drugiej części, o ile nie zostanie wycięty. <noise> tego byśmy nie chcieli. No nie, myślę, myślę, że właśnie ta postać zostanie bardziej rozwinięta w drugiej części. Ale no rzeczywiście, brakowało tego po raz kolejny, zwłaszcza w odniesieniu do książki. I to nie jest tak, że my tutaj chcemy, żeby wszystko było identycznie jak w książce, ale no jednak jeśli coś zostało tam przeprowadzone lepiej, no to są podstawy, żeby przeprowadzić to też lepiej w filmie. No, szkoda też, że nie jesteśmy więcej relacji, doktora Jui z, z postaciami pokazać no jakby, pokazali, mu, pokazali nam, jaka jest jego pozycja w rodzie atrydów i tak dalej. Myślę, że wtedy też ta, ta zdrada wypadałaby bardziej szokująco i, i bardziej jakoś tak byśmy coś czuli wtedy. Znaczy, mam wrażenie, że Wilnew chciał przede wszystkim skupić się na jednym wątku, bo tak naprawdę no. Tak naprawdę, zna najbardziej znaczący oczywiście jest wątek Paula i jego relacji z innymi bohaterami. Więc, no, tutaj, tak naprawdę, mało który pozostały wybrzmiało jakoś szczególnie dobrze. Ponieważ, tak naprawdę, no, Harkonani zostali po potraktowani po macoszemu. Sam Leto, właśnie z Jessiką, e, też zostali potraktowani, no tak średnio, delikatnie mówiąc. Tak naprawdę, zawsze tam przede wszystkim najważniejszy jest Paul. No To też wynika z tego, że no jednak scenariusz musiał się na czymś skupić, bo w tej książce dzieje się tyle rzeczy. No tak, i zdecydowanie. Tyle wątków. No, przede wszystkim medium książkowe różni się znacząco od filmowego. No, w filmie nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich tych wątków. No, no tak, oczywiście. Tak, tak z drugiej strony te, te zastanawiam się, cały czas ciągle kramży mi myśl, czy nie przybyłby serial. Na pewno serial. Na, jakby w formie serialowej, znacznie łatwiej by było zrobić taką dosłowną ekranizację książki, to znaczy przeniesienie faktycznie całości na, na właśnie serial, bo wtedy nie trzeba byłoby tylu rzeczy pomijać. No i faktycznie, kiedy mówimy o książce, która ma tam ponad 600 stron, no to serial ma sens. No na pewno w przypadku serialu nie, nie miałoby to takiego rozmachu. I też wydaje mi się, że jednak. To jest świadoma decyzja tego, że to jest film. I myślę, że jakby nie powiedziałabym, że to jest minus. W sensie uważam, że wciąż, że to jest świetny film i że da się zrobić właśnie Dune w, w postaci filmu. No tylko wszystko zależy od tego, na które rzeczy postawimy większy nacisk. I być może też. Trochę zbyt dużą część książki chciał ten film zekranizować. Może jednak wystarczyłoby skupić się w pierwszej części filmu na samej pierwszej księdze. I wtedy tak mi się wydaje, że to, to by było w sumie najlepsze rozwiązanie. No ale zamiast tego Villeneuve myślę, że skupił się trochę na czymś innym, niż skupia się książka. I, i, I tak naprawdę ten film, przynajmniej w moim odbiorze, bo też wiem, że ludzie mają bardzo. Różne podejście do tego filmu, i też ciekawa jestem, jakie je, jak jest wasze, ale gdybym miała powiedzieć jedną główną rzecz, o czym ten film jest, to jest on w zasadzie o polu i o jego takim, takiej drodze od jakby momentu, kiedy jest po prostu tym chłopcem, który nie ma celu w życiu nie wie, jakie jest jego miejsce w galaktyce brzmi znajomo do przejścia takiego, no powiedzmy symbolicznego, symbolicznej przemiany w mężczyznę, który ma już jakieś, no takie po prostu trochę coming of age, ale, ale tak ja to jak, ja rozumiem ten film, bo tak naprawdę ta, ta symbolika taka to z, to z tą finalną walką i tak dalej moim zdaniem mocno na to, na to sugeruje i wydaje mi się, że dużo ludzi tak jakby tego nie widzi i, i to jest jakby to, że nie rozumieją o czym jest ten film bardzo im odbiera jakby Przyjemność z oglądania tego, bo takie zarzuty widziałam wobec tego filmu. Znaczy po części na pewno bym się z tym zgodził. E, czy to jest kwestia niezrozumienia, czy po prostu odmiennego gustu, to już można by było się zastanawiać. Znaczy, nie, to ogólnie jakby są różne powody, dlaczego ludziom się ten film nie podobał, tylko po prostu, chociażby, kiedy właśnie czytałam te wszystkie negatywne opinie, o których będziemy mówić pod koniec odcinka. To często pojawiającym się motywem było właśnie to, że na przykład ludzie narzekali na to, że dlaczego film się nie kończy po finalnej walce, po tym ataku na, na Atrydów, gdzie gdyby się wtedy zakończył, to właśnie ten wątek Pola by był tak naprawdę urwany i nie miałby jakiegoś takiego sensownego zakończenia. I moim zdaniem, jeśli skupimy się właśnie na tym, co też ja dopiero tak jakby za drugim razem zwróciłam na to uwagę, jeśli skupimy się na tym, że to jest o nim film, to więcej sensu ma to, w którym momencie ten film się kończy. No, to Nie, prawda. Nic, ty, nic tylko się zgodzić. No, w zasadzie można powiedzieć, że do, póki co to jest typowa podróż bohatera czyli schemat, mhm. który znamy z dziesiątków już dzieł. Mhm. To jest ciekawe, bo jednak w większości tych dzieł kończy się to trochę inaczej niż tutaj, a wiemy jak to się skończy z książek. I tutaj zdecydowanie no, tutaj Herbert w późniejszym etapie mocno odwrócił ten podróż bohatera. Tak, to jest mocna tworząc... właśnie ta konstrukcja i tutaj wiele osób może być potem zaskoczonych. właśnie jestem ciekawy, jakie będą opinie, jak już wszyscy poznają, jaki jest wątek Pola w przyszłości. Ale to na razie nie rozmawiamy o tym, bo. Tak, o tym nie rozmawiamy. Nie, nie spoilerujemy, spoilerujemy film, ale nie spoilerujemy książki. Okej, okay, to skoro już sobie trochę ponarzekaliśmy na postaci, na to, czego jest za mało, to może zmienimy teraz temat na trochę bardziej pozytywny, jeśli chodzi o postaci. Przynajmniej mam nadzieję, bo chciałbym teraz poruszyć temat Duncana Idaho i tego, jak waszym zdaniem wypadł Jason Moa w tej roli i jak jest napisana ta postać w filmie. W zasadzie to jest Duncan takiego, ja sobie wyobrażałem z książek, czyli szarmancki, fajny, gość, którego tak naprawdę wszyscy lubią przy okazji i doskonały mistrz miecza. No Jason idealnie oddaje tę rolę. Tak, idealnie to jest też dokładnie taki Duncan jakiego sobie wyobrażałem i jest, w ogóle mam wrażenie, że to jest taka najbardziej ludzka postać w tym mhm. filmie. On ma najwięcej takich scen, gdzie jest taki nie wiem, gdzie, gdzie mówi w taki zwyczajny sposób. On jako jedyny tam rzuca jakieś żarty w tym filmie i tak dalej. I, tak. i to wypada bardzo fajnie, bo nie wiem, mo mogłoby się wydawać, że to nie, wiem, nie pasuje do tego filmu albo coś takiego, ale to, w jaki sposób jest napisane i w jakich momentach to jest, to e, sprawia, że właśnie do do dodaje temu tej, hist tej historii jakiegoś takiego, jakiejś takiej przyziemności i jakiegoś takiego serca. I właśnie to Jason Moła w dużych ilościach wnosi tutaj do tego filmu. No tak, to casting też tutaj jest po prostu idealny. Nie, nie, nie dało się lepszego aktora dobrać do tej roli i też wydaje mi się, że Duncan, właśnie akurat to jest ta postać, której nie powiedziałabym, że jest ani za dużo, ani za mało. On jest po prostu postacią drugoplanową, ale mimo wszystko jego relacja z Polem jest ważna i, i ogólnie dużo ta postać wnosi do filmu. I, I też myślę, że właśnie mimo tego, że jego jakoś super dużo nie ma, nie ma tego czasu ekranowego jakoś bardzo dużo, to mimo wszystko jego śmierć jest taka dosyć wzruszająca i, i taka, no, no łatwo jest się po prostu do tej postaci mm, przywiązać. I tak naprawdę o tej śmierci wiemy prawie, że od samego początku. Tak. No właśnie. No a skoro jesteśmy już przy właśnie postaciach drugoplanowych, powiedzmy, no to mamy też Garneja Haleka I tutaj też wydaje mi się, że zarówno casting wyszedł jak najbardziej, oczywiście Josh Brolin w tej roli, ale też też wydaje mi się, że jest to inna postać niż w książce, ale moim zdaniem przynajmniej ta wizja, jaką miał Villeneuve na tą, na tą postać działa i też nie ma go jakoś super dużo w tym filmie, ale, ale mi się podobał. Znaczy, zgadzam się, że casting jest naprawdę dobry. Ryż, Brolin się świetnie odnajduje w tej roli. Ale no, zabrakło mi ki kilku aspektów. Przede wszystkim mocniejszego jego zaznaczenia jego nienawiści do Harkonnenów. Prawdzie częściowo no tak, to, to tak. pokazał w, po, po walce z Polem, ale było tego trochę za mało. Wypadałoby powiedzieć, że faktycznie tam był więziony przez nich. To, to nie jest. To jest krótka kwestia, którą dałoby się spokojnie to, to wtedy wpleść. Faktycznie, mo można by w sumie kilkoma zdaniami jakiejś takiej krótkiej ekspozycji trochę rozbudować jego motywację. Jestem przekonany, że w drugiej części będzie tego dużo. Przynajmniej mam taką nadzieję, no bo wiemy, że, że Garni wróci w drugiej części, no i myślę, że tam jest, będzie rozbudowana postać, a tutaj były tylko takie jakieś nasionka tego, co, co, co potem będzie. I no, zgodzę się, że casting świetny i idealnie pasuje również biorąc, do tej roli, w przeciwieństwie na przykład do Patricka Stewarta z, <laughs> z Lynch'a Adaptacji Tak. To, czego mi brakowało i też nie lubię tutaj porównać do książki, że o, w książce coś było, i przez to, że w filmie tego nie ma, to wypada słabo. Ale moim zdaniem, to, że Gerni jest muzykiem i gra na balisecie, to dodaje trochę głębi tej postaci, i fajnie, gdyby to też było w filmie. No właśnie, chciałem powiedzieć też, żeby no, przydałoby się, żeby by był ten wątek balisety. naprawdę dostaliśmy tylko jedną wspominkę o tym, że zagraj mi coś garni. No i y, jak wertuje... Tą I widać balisetę w, w jednej scenie. Jak tak, on śpi jest, i tam... Jest przy... jest przy jego łóżku gdzieś tam w rogu kadru baliseta, ale trochę za mało. <laughs> trochę za Kurczę, mało. Nawet nie zauważyłem. Kurczę, ja trzeba czwarty raz. No, ja zauważyłam chyba dosłownie w dosłownie trzecim albo czwartym seansie, ale swoją drogą też zwróciłam uwagę na to, że jako, że jeden z, z seansów, na których byłam, to nie był IMAX, to zwróciłam uwagę na to, że właśnie w tym nie formacie znacznie mniej ją widać. W sensie, że widać tak dosłownie tylko ten gryf, a, a właśnie w IMAX-ie, w, ty, w tym innym formacie, było widać tak no, praktycznie całą, więc tam była znacznie bardziej widoczna. Okej, okay, to wiele wyjaśnia. Okej, okay, no to to jeszcze tak jedna postać, której też nie było jakoś super dużo, ale moim zdaniem wypada naprawdę dobrze, zarówno pod, pod względem castingu, jak i tego, jak została zagrana i napisana, Stilgar, czyli Javier Bardem, którego wiem, że dużo osób nie, nie rozpoznało w tej roli, to jest też dosyć zabawne, ale po raz kolejny, moim zdaniem, to jest idealny casting i oczywiście tej postaci jest mało, ale tutaj akurat broni się tym, że wiemy, że będzie go znacznie więcej w drugiej części, ale Stilgar to jest kolejna postać, która jest po prostu... No, no, no nie mam żadnych jakby zastrzeżeń absolutnie do tej postaci. Znaczy te, te, też nie, 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 przyczep, nie miałbym do czego się przyczepić. Wprawdzie trochę różni się od tego obrazu książkowego, jest bardziej mrukiem, ale to absolutnie nie przeszkadza. Naprawdę, Skill Tilgar spisuje się dokładnie w tej roli, którą ma mieć. Czyli mhm. ma być zalążkiem mentora dla Paula. Ja uwielbiam w ogóle ten sposób, w jaki Javier Bardem go gra, ta taka tak. nonszalancja, z jaką on tam przychodzi do y, Leto. Już mnie kupił w tej scenie właśnie i. Y, Potem jak leży właśnie, na tej skale. Jak, siedzi, jak w ogóle on w, ty, w tym przykłódcu słowiańskim tak. siedzi, to, to też, też wygląda świetnie. I no jest go mało w tym filmie, ale no, wiemy, z czego to wynika i dobrze y, nam buduje jakieś oczekiwania ten film wobec tego, co ma być związane z tą postacią w następnym filmie. No, sk skoro mówimy teraz o Fremenach, to też no, wypadałoby się pochylić nad y dwojgiem postaci. Może zacznijmy od doktora Lietkańs. Doktor Lietkańs, tutaj niestety musimy wrócić trochę, przynajmniej z mojej strony, do tego narzekania i nad tym, że jakaś postać jest słabo rozbudowana, bo tutaj też mi czegoś zabrakło. To jest postać, która jest bardzo, bardzo ważna w książce, a tutaj brakuje trochę rozbudowania. Dostajemy trochę ekspozycji związanej z postacią, trochę tam postaci rzucają jakieś aluzje związane z jej przeszłością, ale kolejny raz scena śmierci powinna wybrzmieć trochę bardziej, a czegoś brakuje chociaż Poza tym postać jest zagrana bardzo fajnie. Casting też y, tutaj nie mogę się przyczepić za bardzo, i ta zmiana względem książki moim zdaniem nic. No, ni, na niczym nie traci film, przez to w ogóle. Y, nie, nie zmienia to praktycznie nic w związku z tą postacią, ale właśnie brakowało trochę rozwinięcia jej charakteru. No, w sumie tak, no, ja mogę się zgodzić. Znaczy, nie jest to. Jedna z tych postaci, do których mam jakby te największe zastrzeżenie, że właśnie było jej za mało, bo są postacie, które naprawdę tutaj mi to przeszkadzało, a tu jest takie bardziej na zasadzie, że no szkoda, że nie było jej więcej, ale, ale nie jest też tak, że bardzo, że, że tej postaci prawie w ogóle nie było w filmie i prawie w ogóle nie mieliśmy rozwiniętego jej wątku, jak chociażby doktor Yui. No ale tak, no faktycznie, mogłoby się postaci więcej i trochę właśnie ta śmierć nie wybrzmiała tak mocno jakby mogła, gdybyśmy znali tą postać trochę lepiej, a też ogólnie podoba mi się właśnie jak, jak ta postać została napisana i gdybyśmy dostali jej właśnie trochę więcej, to myślę, że to by było naprawdę idealny wątek. Tylko po raz kolejny film <laughs> mógłby być jeszcze dłuższy. No jak dla mnie mógłby spokojnie trwać jeszcze z pół godziny więcej, ale wiem, że dla niektórych już to, co dostaliśmy, to było za długo, więc no trochę rozumiem, ale trochę jednak wciąż liczę, że dostaniemy kiedyś wersję reżyserską i tam będzie wszystkie te sceny, które zostały usunięte z filmu. Bo myślę, że przynajmniej z tego, co słyszałam o tym, właśnie jakie sceny zostały usunięte, to myślę, że bardzo dużo by to do filmu dodało. Znaczy, właśnie w tej tej postaci też boli mnie scena śmierci, którą też chcieli zrobić po prostu tak epicko, jak się da, gdzie po prostu jeszcze przy okazji dopada kilku sodukarów z czerwiem. No ale wi wiadomo, że język Hollywoodu się rządzi swoimi prawami. Mhm. Inna rzecz to właśnie jej pozycja wśród fermenów, która no jest pokazana w, w tej kryjówce, ale z drugiej strony od początku wiemy, że ona ma na imię mnie no tak boli. No, bardzo mnie to zaskoczyło na samym początku i no, to, potem cały czas tro, troszkę tam bolało, ponieważ no, fajnie by było poznawać te tajemnice stojące za tą postacią. Mm -hmm. No to jest właśnie coś, czego trochę zabrakło. Mm -hmm. Znaczy no, tu myślę, że już, żeby dołożyć jeszcze ten wątek tej mistyczności tej postaci Liet, że nie wiemy kto to jest i, i, i to jakby... Trochę trzeba by było bardziej zagłębić się w wątek fremenów, i to myślę, że już by było mocno przedłużające jakby cały film. Więc no, trochę się nie dziwię, że, że, że zdecydowanie się po prostu na od razu powiedzenie, jak się ta postać nazywa, i, i po prostu, no, pominięcie trochę tego wątku. Oczywiście, fajnie by było, gdyby on był, ale też nie mam jakiegoś wielkiego żalu o to, że zostało to tutaj wykonane inaczej. Znaczy szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to akurat to by się dało spokojnie wpleść, nie wydłużając filmu aż tak. Ja widzę dokładnie dwa momenty. Jeden, w którym e, Hawat e, zdaje raport Leto i mhm. wtedy może powiedzieć, no Fremeni wierzą w taką postać e, o imieniu Liet. Ewentualnie Duncan mógłby to też e, to powiedzieć. No, to e, może nawet bardziej Duncan. No, a nawet jak mamy tą scenę z w, pielgrzymami e, tam odgrodzonymi płotem w Araki. Mm -hmm. przy podlewaniu palm. Mm -hmm. No może faktycznie, może faktycznie dodałoby to do takiego ciekawszego mm, właśnie wątku związanego z, z Fremenami i jakimiś tam ich wierzeniami i, i, i kulturą. No może faktycznie tego też trochę zabrakło w tym filmie. Mam wrażenie, że cały czas narzekamy na ten film, a, a wszyscy jesteśmy nim zachwyceni i byliśmy na nim spraweni. Znaczy po narzekamy kilka razy. na to, że tego filmu było za mało. No, no w sumie tak, no to, to prawda. Ale to w sumie dla odmiany właśnie wypowiedział się o jednej postaci, która moim zdaniem została zmieniona częściowo na plus. Chociaż mhm. jej jest jeszcze mniej niż tak naprawdę wszystkich, a mianowicie chodzi mi o Jamisa, który ma ogromną rolę dla w rozwoju y, Pola z wiadomych względów, ale też to, że widzimy go wcześniej w, w wizjach Pola, to, że tak naprawdę na początku mo może się wydawać jego mentorem, mhm. To jest po prostu niesamowite. Mhm. Tak, to, jest tak właśnie. Naprawdę wizje no, mogą pokazywać, że postać się myli, że tak naprawdę nie zna pełnej przyszłości. No tak. Tak, to jest właśnie bardzo fajnie zagrane z tymi wizjami, gdzie dostajemy te wizje, w których no, Polijami są w zasadzie przyjaciółmi, a, a film się kończy tym, że on musi go zabić i no fajnie to działa jako jakiś taki wątek osobisty dla Pola i rozwój jego postaci, ale też właśnie fajnie nam pokazuje to, jak nazwijmy to działają te, te wizje yy, Pola. Mm -hmm. No tak, mi się to też bardzo podobało. Yy... I też trochę, żeby w pełni docenić to, właśnie dopiero przy drugim seansie tak zaczęłam trochę bardziej analizować te wszystkie wizje pola, i, i wtedy tak już w pełni byłam naprawdę pod wrażeniem tego, co tutaj Villeneuve zrobił, bo no, myślę, że wyszło to naprawdę dobrze. Plus aktor, który gra Jamisa, też moim zdaniem świetnie się wcielił w tę rolę i uwielbiam jego tak. głos w tych wizjach. Tak. No to na tym skończymy jak na razie omawianie poszczególnych postaci, ale teraz przygotowaliśmy dla Was coś trochę innego. Zapytałam na pewnej grupie na Facebooku osoby, którym nie podobała się Duna, żeby napisali dlaczego. Po prostu chciałam, żeby uargumentowali dokładnie o co chodziło. Odzyw był bardzo duży i dostałam bardzo dużo komentarzy. I wiele tam było takich wątków, które się powtarzały, to znaczy po prostu były jakieś konkretne elementy, które ludziom się nie podobały, i, i to się pojawiało faktycznie w wielu komentarzach, więc zebraliśmy trochę takich wątków i teraz się bezpośrednio do nich odniesiemy. No i myślę, że jak już byliśmy przy, przy wizjach pola, no to możemy tak od tego zacząć, bo jeden z takich często pojawiających się właśnie zarzutów do tego filmu, no to właśnie było to, że za dużo jest tych wizji. Że ogólnie cały ten film jest przez to taki powolny i taki nudzący po prostu. Co o tym sądzicie? Czy, czy waszym zdaniem faktycznie za dużo jest tych wizji i jest to męczące, czy, czy, czy nie? Znaczy, no, ja absolutnie nie rozumiem tego zarzutu. Tych wizji jest dokładnie tyle, ile potrzeba. Bo mu, muszą one pokazać, że nie każda wizja się sprawdza. Muszą pokazać, że nie dotyczą wyłącznie jednej postaci. O której myślę, że i tak zaraz porozmawiamy jeszcze. Tak, tak. Tak naprawdę, no musiało ich być tyle. Musiały też zostawić pewne tropy na kolejny film. Choćby wizja całego dżihadu Pola. Mhm. No, ja też nie rozumiem tego zarzutu. W sensie. W teorii rozumiem, dlaczego ktoś mógłby powiedzieć, że jeśli film jest przerywany jakimiś takimi wizjami, to spowalnia mu się przez to, znaczy, że film się zwalnia przez to, albo że komuś się dłuży, to samo można by, nie wiem, jak w niektórych filmach są flashbacki często coś takiego. Tylko że tutaj te wizje są tak ładnie wplecione w narrację i tak istotne dla rozwoju postaci pola i dla ukazania tego. Jak wygląda ten świat i jak właśnie działają niektóre rzeczy, że bez nich albo z ograniczoną liczbą tych wizji nie wybrzmiałoby to tak dobrze i wypadłoby to po prostu słabo. Nie mówiąc już o tym, jak te wizje są dobrze wyreżyserowane i ciekawie zrealizowane, szczególnie jeśli ogląda się film w IMAX-ie i właśnie wszystkie sekwencje tych wizji pola zmieniają format obrazu. To robi bardzo duże wrażenie, i no niektóre z tych wizji to są w ogóle moje ulubione momenty w tym filmie, bo jak Paul widzi właśnie y, dżihad, widzi wojnę w swoim imieniu wtedy mm -hmm. w namiocie, to zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie, i nie rozumiem, jak można mieć zarzuty do tego. Chyba, że po prostu ktoś oglądał to i miał takie, okej, okay, teraz wizja to mnie to nie obchodzi, bo to nie jest coś, co dzieje się naprawdę, i się wyłączał i nie próbował tego połączyć z resztą filmu, czy coś? Nie wiem. Mm -hmm. nie, nie rozumiem. Znaczy możliwe, że po prostu my mamy trochę za szerokie spojrzenie, bo my już patrzymy na to, jak to się umiejscowuje w kontekście całości. Widzowie, tak naprawdę, którzy na przykład nie czytali książek, albo nie znają wcześniejszych ekranizacji, mają prawo tego nie wiedzieć. Może dlatego wydaje im się, że te wizje są niepotrzebne. Mm -hmm. No, w sumie brakuje nam tutaj w tym gronie kogoś, kto nie, nie zna książki i kto mógłby się wypowiedzieć na ten temat, ale. No wydaje tak. mi się, że w dużej mierze te wizje też mają związek właśnie z wątkiem pola na przestrzeni tego jednego filmu. Tak jak te, te wszystkie z Jamisem i tak dalej, i to jak prowadzą go do Fremenów i do czani, te wszystkie wizje, więc no to moim zdaniem wybrzmiewa dobrze nawet w kontekście jednego filmu, aczkolwiek faktycznie jest y, trochę takich, które. Możliwe, że zyskują na znaczeniu dopiero jeśli zna się pełen obraz. Czy ja powiem tak? Odniosę się tutaj po raz kolejny do tego, o czym wspominałam wcześniej: że ludzie często mają trochę mylne pojęcie na temat tego, na czym ten film się skupia, i mam wrażenie, że właśnie myślą, że ten film opowiada o tych atrydach i o tym, jak zostali pokonani przez Harkonnenów i że to powinno być tym głównym elementem, i dlaczego tu jakieś wizje, które w ogóle nie mają nic z tym wspólnego. A właśnie moim zdaniem no one są istotnym elementem postaci pola. I, I właśnie one tak naprawdę te wizje prowadzą nas do tego kluczowego momentu w filmie, jakim jest właśnie ten pojedynek. I na no raz, że jest to taki trochę foreshadowing, zwłaszcza dla właśnie osób, które książki nie znają. no A po drugie, właśnie podkreślają y, bardzo to, jak y, jak bardzo nieunikniony jest ten los Pola, że tak jakby, że to jest to jego przeznaczenie i on nie może przed tym uciec, mimo że te wizje są też jakby nie do końca zrozumiałe również dla niego, no bo tak jakby one nie pokazują dokładnie tego, co się będzie działo. Więc rozumiem, że dla przeciętnego widza film, zwłaszcza taki z takim rozmachem, taki hollywoodzki blockbuster, z tak dużą ilością wizji, no może być to trochę, i inne, nietypowe. To, to nie jest coś, co, co dostajemy w typowych yy, filmach, nie wiem, akcji czy, czy science fiction. Zresztą do science fiction też się będziemy tutaj za niedługo odnosić. Ale no myślę, że jeśli faktycznie zaczniemy łączyć te wątki i łączyć te wizje z tym, co dzieje się w reszcie filmu, no to jak najbardziej one mają sens. I no też moim zdaniem ten zarzut nie ma do końca sensu. Okej. Okay. Mm. Inny zarzut, który się często pojawiał, to jest zarzut wobec postaci Chani, granej przez Zendaya. Głównie wobec tego, że ta postać jest promowana jako bardzo ważna, jako bardzo prominentna, a w filmie jej w zasadzie nie ma. Nie powiedzieliśmy sobie o tej postaci, kiedy rozmawialiśmy o różnych postaciach poszczególnie, dlatego właśnie, żeby teraz się trochę odnieść do tego, jak ona wypada w filmie, czy faktycznie jest jej za mało, czy mamy jakieś właśnie zarzuty wobec niej? Znaczy Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że i tak jest jej więcej niż w książce. No no to na prawda. tym etapie. Mm -hmm. Bo tak naprawdę dodano cały prolog, w którym opowiada o sy sytuacji na Arrakis. No do tego oczywiście pojawia się regularnie w wizjach, czyli tam, gdzie się pojawiała domyślnie. Więc no, tutaj po prostu to wynika z wierności. Zresztą też warto zauważyć, że Villeneuve jasno powiedział, że Czani tak naprawdę będzie główną bohaterką drugiej części. Tak. Mm -hmm. No właśnie, no, ja powiem tak. Moim zdaniem ten zarzut nie jest zarzutem do filmu, tylko jest zarzutem do marketingu. Co moim zdaniem też nie ma za bardzo sensu, bo marketing ma za zadanie sprzedać film a film sprzedaje się znanymi nazwiskami. Więc nic dziwnego, że jak w filmie gra chociażby taka Zendaya, która no ostatnio jest o niej dosyć głośno w, w Hollywood, ale mało jest jej w tym filmie, ale jakby nie jest to... W sensie ja, ja bym nie powiedziała, że to jest minus tego filmu, bo nie ma potrzeby, żeby jej było więcej w tym filmie. Jakby w kontekście tej historii, Widzimy ją w tych wizjach i właśnie po raz kolejny to jest ta rzecz, którą widzimy w wizjach i ostatecznie w tym finale ona się w końcu pojawia. Ale tak jak mówię, to jest moim zdaniem zarzut wobec marketingu, a nie wobec filmu. To prawda, bo faktycznie po tym jak był reklamowany ten film, czy jak wyglądały nie wiem, wywiady z obsadą, można by się spodziewać, że... Paul i Chani to są główni bohaterowie. I, i, i potem może być trochę rozczarowanym w tym filmie, ale w kontekście samej opowiadanej historii. Ciężko powiedzieć, że było jej za mało, bo jest jej dokładnie tyle, ile potrzeba w tym filmie, i tyle, ile potrzeba, żeby rozstawić pionki na planszy przed drugim filmem. Mhm. No, no dokładnie, także tutaj też jakby trochę, znaczy rozumiem, że ktoś mógł się zawieść, bo jeśli ktoś na przykład szedł do kina tylko dlatego, że lubi Zendayę i że na ten film i jej tam było łącznie przez jakieś, nie wiem, trzy minuty była na ekranie, no to okej, okay, ale czy jest to zarzut wobec filmu, no nie wiem. A przy okazji, jeśli jesteśmy już przy takich argumentach, które się dosyć często pojawiały, a ja przynajmniej nie, nie rozumiem ich i jakby nie zgadzam się z tym argumentem, to też często pojawiał się taki głos, że, że ten film nie, nie powinien się nazywać science fiction, bo nie ma typowych, charakterystycznych elementów dla science fiction, i, i, i że to jest też, no, no to po raz kolejny jest trochę zarzucenie wobec marketingu, powiedzmy, albo znaczy. Ja już o tym wspominałam wielokrotnie, że dla mnie gatunki filmowe są taką rzeczą trochę umowną, i, i totalnie nie przeszkadza mi bawienie się gatunkami, na przykład wykorzystywanie różnych elementów różnych gatunków i nie rozumiem, jak to może być zarzutem wobec filmu. Rozumiem, że ktoś mógł się nastawiać na typowe science fiction z robotami i blasterami sztuczną inteligencją. Tutaj dostajemy tak naprawdę trochę bardziej taką space operę niż, niż science fiction, ale no moim zdaniem nie jest to zarzut wobec filmu. No ja trochę nie rozumiem zarzutu na zasadzie ten film nie jest typowy i nie, nie wiem. Znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o definicję science fiction, to ja mam tutaj taką jedną. Jest to gatunek literacki, filmowy oraz gier komputerowych o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki, oraz ukazującej jej wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa. W jaki sposób Diona nie wpisuje się w tę definicję? No właśnie. Przede wszystkim, no, mamy tam podróże kosmiczne, mamy przewidywany los ludzkości. To, mhm. że nie ma sztucznej inteligencji, robotów i tak dalej, jest umotywowane z sensownie w świecie. Chociaż Oczywiście w, nie... w filmie. Tak, to tak oczywiście to nie jest wyjaśnione w filmie rzeczywiście, i tutaj trochę rozumiem, że ktoś mógłby mieć z tym problem. Znaczy, no, nie ma trochę powiedzmy, znaczy może zastanowimy się później nad tym, czy, czy jest potrzeba tłumaczenia tego świata jeszcze więcej niż zostaliśmy to w filmie, no, ale faktycznie nie mamy powiedziane w filmie, że, że w tym świecie nie ma sztucznej inteligencji z jakiegoś konkretnego powodu. Po prostu jej nie ma, ale nie, nie mamy żadnego wyjaśnienia. No to tak, nie, nie jest to wyjaśnione. Czy powinno być... Nie sądzę, żeby na, na tym etapie to było takie potrzebne. Przede mm -hmm. wszystkim tak naprawdę to nie jest problem filmu, że nie wpisuje się w czyjąś prywatną definicję science fiction. Mm -hmm. nie, science fiction nie musi wykorzystywać tych konkretnych, konkretnych elementów. Wydaje mi się, że właśnie tym ciekawiej jest, kiedy film jest właśnie czymś trochę mniej typowym i no, zamiast wpisywać się właśnie w to nasze pojęcie, czym jest science fiction, to jednak zaskakuje nam czy, nas czymś i, i, i podchodzi do tematu trochę inaczej, no ale no nie wiem. No, w sensie, w ogóle dużo osób może się zdziwić, jeśli szuka czegoś takiego jak chociażby Gwiezdne Wojny, które oczywiście też nie wpisują się w takie sztampowe science fiction, ale dużo akcji, wybuchów laserów, bitew kosmicznych czy coś takiego, więc mhm. no to może też wynikać, to raczej wynika po prostu z tego, że ludzie nastawiają się na zupełnie inny rodzaj filmu niż ten taki trochę spokojniejszy, powolniejszy, kontemplacyjny film, który dostają. No dokładnie, także tutaj po raz kolejny, tak samo jak przy tej Zendai, trochę bardziej jest kwestia różnicy tego, na co się ludzie nastawiają, a tego, co dostają, a nie, nie są to zarzuty sensowne, jakby dotyczące filmu, przynajmniej moim zdaniem. No ale właśnie, mówiłam przed chwilą o tym, że nie, nie dostajemy niektórych, niektóre rzeczy nie są wyjaśnione, tak jak w książce. Jeśli chodzi chociażby o, o budowę świata, no i też takie komentarze się pojawiały, że właśnie osoby, które czytały książkę i znają właśnie ten świat, no dobrze, no mówili, że za mało jest tutaj tego takiego tłumaczenia tego świata, żeby jeszcze więcej, że na przykład niektóre nazwy w ogóle nie padają, typu Mentat, tam był podany konkretnie przykład, że nigdy nie pada ta nazwa, że nie mamy wyjaśnionych jakichś rzeczy, no chociażby tutaj. Mówiliśmy o tej sztucznej inteligencji, no to faktycznie też się to nie pojawia. I właśnie pojawiały się takie zarzuty od ludzi, którzy książki czytali, a z drugiej strony były też zarzuty od ludzi, którzy nie czytali książki, że jest za dużo nowych elementów, za dużo nazw własnych, za dużo dziwnych imion i nie da się tego wszystkiego zapamiętać. Więc to też jest dosyć ciekawe. Ciekawe dwa różne punkty widzenia na to. Znaczy, to, to mi. Jeśli chodzi o ten ostatni argument tych widzów, którzy nie czytali książki, to trochę przypomina mi się case gry o Tron, Gdzie też oczywiście na początku było mnóstwo nazwisk, mnóstwo rzeczy do zapamiętania. Ale z, lud czasem, z czasem ludzie zaczęli pamiętać te imiona, wszystkie rody i tak dalej. Więc tak naprawdę no, to jest coś nowego i, więc, i po prostu trzeba się z tym oswoić. Znaczy, właśnie moim zdaniem w ogóle wcale tego tak dużo tutaj nie ma. I wydaje mi się, że właśnie Villeneuve celowo niektórych rzeczy w ogóle nie mówił i niektóre nazwy w ogóle nie padają. Właśnie po to, żeby trochę to okroić i żeby trochę to było łatwiejsze do przyswojenia dla przeciętnego widza, który książki nie czytał. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja. Nie czuję potrzeby, żeby te wszystkie nazwy tam padały, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś. Wyjdzie z kina i nie czytał wcześniej y, książki, wyjdzie z kina i będzie czuł niedosyt, będzie chciał dowiedzieć się o tym świecie więcej, kim byli ci ludzie, którzy, ro, nie wiem, wywijali dziwnie oczy do góry i, i, i nagle wiedzieli jakieś rzeczy, o co chodzi. No to jest łatwe źródło informacji, wystarczy wziąć książkę i ją przeczytać. I to nie jest tak, że, mm, że to są rzeczy, przez które nie jesteś w stanie zrozumieć y, filmu i, i dopiero jak przeczytasz książkę, to zrozumiesz, o co chodziło, bo... No, to by świadczyło o złym filmie. To są takie rzeczy, które nie muszą być wyjaśnione, bo w kontekście historii, którą dostajemy, nie są aż takie istotne. Ale są to takie dodatkowe rzeczy, które w, jakby w ramach po prostu zaspokojenia ciekawości można sobie właśnie doczytać w książce. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat poziom ilości nazw własnych i właśnie tego takiego budowania świata, ale z ograniczeniem lekkim, że nie, nie mówimy o wszystkim, wszystkim, tylko trochę ograniczamy to, co pokazujemy. Moim zdaniem, tutaj akurat no, no idealnie to wyważył Wilnew, moim zdaniem. Tak, zgadzam się w 100%. Moim zdaniem, Wilnew bardzo świadomie i, i bardzo odpowiednio dobrał ilość tych informacji, tej ekspozycji żeby widz nie czuł się zmęczony, a jednocześnie czuł, że poznał ten świat na tyle, żeby zrozumieć historię, bo gdybyśmy dostali nie wiem, właśnie jakiś długi monolog z ekspozycją jak u Lynch'a na początku, żeby to wszystko bardziej nam zarysować historię tego świata czy coś, albo gdyby te prostu musiały się zatrzymać i, i powiedzieć jak coś działa tylko po to, żeby widz to zrozumiał i tak jest już kilka takich scen, które mogą być nie, nie mieć trochę sensu w kontekście wydarzeń, na przykład kiedy Gernichalek tłumaczy Polowi, jak działają tarcze, i chyba to powinien wiedzieć na tym etapie, A, ale jest to tak wplecione w, 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 w opowiadanią historię, żeby nie wytrącać za bardzo tą ekspozycją i wypada to bardzo dobrze i Moim zdaniem nie, nie ma tego ani za mało, ani za dużo. Zresztą byliśmy na przykład na premierze z ludźmi, którzy nie czytali książki, i pytaliśmy ich potem, czy coś było dla nich niejasne, czy coś było niezrozumiałe i raczej mówili, że chyba wszystko, co było potrzebne, to zrozumieli, ale jednocześnie czuli się zachęceni, żeby sięgnąć po książkę i dowiedzieć się czegoś więcej. Ja na drugim sensie byłem ze swoimi współlokatorami, którzy też nie czytali. Znaczy, dobra, jeden zaczął, ale nie skończył. I wprawdzie no, faktycznie nie zapamiętywali tych nazwisk, ale też właśnie rozumieli wszystko, co jest potrzebne. Reszta to są detale, które mają znaczenie dla świata przedstawionego, rozbudowują go, ale nie mają znaczenia dla samej opowieści. Mhm. No dokładnie, także te, też właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą ekspozycję, to też. No, wiadomo, są takie momenty, że postacie mówią do siebie jakieś rzeczy i właśnie myślimy sobie, że okej, okay, ta postać raczej już na tym etapie to wie, tak jak chociażby wspomniałeś, Stasiek, o, o tych tarczach, ale też wydaje mi się, że właśnie fajnie jest przeprowadzona ta ekspozycja, chociażby te wszystkie sceny z księgofilmami to były takie właśnie bardzo fajny sposób na ekspozycję, która nie jest taka, no, no bo no to tak jakby sobie czytać artykuł na Wikipedii, nie? Okej, okay, mogą tam być jakieś rzeczy, które już wiesz, no ale czytasz jakby całość yy, i... i jakby przekazuje ci taką ogólnie najbardziej kluczowe informacje i tak samo było tutaj wydaje mi się, że właśnie były jakieś tam elementy, nie wiem, o tym na przykład, że ta gildia używa przyprawy do, do podróży kosmicznych. Okej, okay, Paul pewnie o tym wie, no ale co, jakby chciał się ale dowiedzieć jakieś... o czymś innym i przy okazji to mhm. jakby jest wspominane, wspominane, więc moim zdaniem tutaj akurat w większości przypadków jest to bardzo sprytnie przeprowadzone. No, mi się właśnie bardzo podobają te sceny, które wpychają ci lekko ekspozycja, ale tak bardzo nienalachalnie. E, mm -hmm. Na przykład właśnie kwestia mentatów. Który prawdziwie na, na, ta nazwa nie pada, ale widzimy ich możliwości, widzimy, że wywracają im się charakterystycznie oczy. Widzimy, mm -hmm. że mają tą kreskę na ustach. I, i trochę już mamy takiego pojęcia, że okej, okay, że to oni mają te cechy wspólne, więc to musi być jakaś... Oni coś muszą potrafić, czego przeciętny człowiek nie potrafi. I tak jakby no, no też wydaje mi się, że po raz kolejny, no ciężko jest mi się wypowiadać w imieniu osób, które książki nie czytały i być może się mylę i być może właśnie te osoby totalnie nie wiedziały, co się dzieje. Ale no wydaje mi się, że jednak nie. Wydaje mi się, że tak jak zresztą Stasiak wspominał właśnie na podstawie chociażby opinii naszych znajomych, którzy książki nie czytali, a widzieli film, no to Właśnie mam wrażenie, że jednak większość elementów jest wyjaśniona dosyć dobrze. Kolejny zarzut, który się bardzo często pojawiał, dotyczył takiej powiedzmy trochę wizualno-dźwiękowej strony filmu. To znaczy to, że po pierwsze dużo osób narzekało na muzykę, że jest zbyt intensywna, zbyt głośna cały czas. Nie ma przerwy ciszy, żeby pomyśleć o filmie. I przy okazji, że ogólnie cały film zbyt patetyczny, że wszystko jest zbyt wielkie, zbyt. No, 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 po prostu patetyczne. Z tym zarzutem nawet bym był w stanie się zgodzić. Tylko, że to, czy już nam to przeszkadza, czy nie, to jest kwestia czysto subiektywna. Ale faktycznie. Bardzo subiektywna. Bardzo subiektywna, ale no, trzeba przyznać, że ten film jest bardzo patetyczny. Widać że tego patosu, mm -hmm. czy to właśnie w tych scenach śmierci, o których wspominaliśmy, czy Leto, albo Lietkins, czy to w, widząc te gigantyczne statki gildii? No tak, no, no jest, jest tego patosu dużo w tym filmie i rozumiem, że może to się nie podobać. Ja też zdarzało mi się, że oglądałam jakieś filmy, i też właśnie taki patos mi przeszkadzał w nich. Ale akurat w kontekście dune y jakoś mi to pasuje i jakoś tak totalnie kupuje tę konwencję, to, ten jakby styl, w jakim ona jest wykonana. I akurat tutaj, tak jak właśnie powiedziałeś, jest to bardzo kwestia subiektywna, więc nie mogę powiedzieć, że ten argument jest głupi czy coś takiego. No bo jeśli komuś się nie podoba muzykan, no to po prostu mu się nie podoba. Muzyka jest też czymś bardzo subiektywnym. No i ogólnie, właśnie taki styl cały też, więc mi się to bardzo podobało, tym bardziej robiło to właśnie wrażenie chociażby w IMAX-ie i tutaj użycie kamer IMAX-owych też bardzo mocno wnosiło jakby dużo do tego filmu, no ale tak jak mówię, to tutaj jest bardzo subiektywne. No właśnie, tutaj ciężko trochę zgodzić się lub nie zgodzić z tym, no bo to jest kwestia bardzo subiektywna, czy ton filmu komuś leży, czy muzyka komuś się podoba, także no... To jest akurat zaszczyt, z którym po prostu można się zgodzić na takiej zasadzie, że okej, okay, może ci się to nie podobać, może ci nie, nie pasować, to możesz mm, nie lubić tego, tego rodzaju budowania narracji, powiedzmy, ale no, jak dla mnie to idealnie pasuje do tego świata i do tej historii, także zupełnie mi to nie przeszkadzało. To okej, okay, no to trochę tutaj pokłóciliśmy się z jakimiś negatywnymi komentarzami na temat Diony, albo pozgadzaliśmy z nimi, a. Teraz jeszcze chcieliśmy przejść do takiego tematu, korzystając z tego, że mamy dzisiaj gościa. Bartek był w Toruniu na festiwalu Camera Image, gdzie gościem był Danny Villeneuve, który odbierał tam nagrodę za wybitne osiągnięcie w reżyserii, a przy okazji odbył się pokaz Dune z jego udziałem i QA z reżyserem i z operatorem Gregiem Fraserem. Także chcielibyśmy, żebyś podzielił się tutaj z nami wrażeniami i powiedział może coś ciekawego, czego dowiedziałeś się z tego wydarzenia. Znaczy, wrażenia z samego pokazu są niesamowite, no bo pokaz odbywał się w hali Jordanki, czyli w takim centro, centrum kulturalno-widowiskowym w Toruniu i pomijając fakt, że sala jest po prostu przepiękna, to jeszcze akustycznie było, tam było super, więc no, naprawdę przyjemnie się oglądało, chociaż akurat miałem tego pecha, że siedziałem w bocznej loży. No ale to tam szczegół. Jeżeli chodzi o samo spotkanie z Villenowem, to przede wszystkim widać, że to jest człowiek, który faktycznie kocha June. Opowiadał między innymi o tym, jak postanowił nakręcić ten film, o tym, jak w dzieciństwie czytał książkę, potem obejrzał film Lincha i stwierdził, ja zrobię to lepiej. I zrobił. No i zrobił. Zdecydowanie. Sam Greg, Greg Fraser mocno wchodził w Technikalia. Zresztą w zasadzie obaj wchodzili w Technikalia filmu, no ponieważ Kamier Image to jest festiwal przede wszystkim branżowy. I tutaj między innymi właśnie padła kwestia tych kamer maksowych, o których Ada wspominała. Otóż tak naprawdę nie kręcili całości tymi kamerami, tylko przede wszystkim plenery. Mm -hmm, tak, tak. To zazwyczaj w przypadku użycia kamer iMAX-owych raczej nie kręci się nimi całego filmu, tylko jakieś konkretne sceny. Tak, znaczy to by, chyba był jeden czy dwa filmy, które kręciły w całości, ale no, Duna do nich akurat nie należy. No ale tak naprawdę rozważali też nawet nakręcenie całości w takim formacie iMAX-owym, ponieważ według Denisa charakteryzuje się on tego swego rodzaju intymnością. No to wyjaśnia dlaczego, dlaczego użyli tych. IMAXowych ujęć między innymi właśnie do wizji Polak. To, to, to sprawia, że czujemy się jeszcze jakby bliżej, jakbyśmy faktycznie byli w jego głowie przez, przez te IMAXowe ujęcia, i właśnie to fajnie działa w narracji i, i czapki z głów. No właśnie. Denis jeszcze w oczy tam odniósł się na, do pytania, którego niestety nie, nie dałem rady zadać, ale na szczęście ktoś zadał za mnie, czyli kwestii filmu Chodorowskiego, który miałby powstać w latach 70. Mm -hmm. Ale tam, w wyniku różnych prepetii, niestety się nie udało, a zapowiadał się bardzo ciekawie. Ale to już nie, nie będę wchodził w dokładny opis tego filmu. Tak, tak. My razie... trochę, trochę opowiadaliśmy o, o tym filmie w naszym odcinku od Junie Lincza, więc jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to, to też zachęcamy do przysłuchania. No, ale w, w każdym razie Denis. Stwierdził, że no, fajnie by było zob zobaczyć ten film, że na pewno by było, byłoby to ciekawe widowisko, ale raczej kiepska diuna. Powiedział też, że Chodorowski do tej pory nie widział diuny Villeneuve'a, ale nawet jak obejrzy, to nie przejmuje się za bardzo jego opinią. <grym> No to jest w sumie ciekawa kwestia i rozumiem też z czego wynika ta jego opinia na temat tego, że to byłby jak mówiłeś, ciekawy film, ale niezbyt dobra Diona. Zdecydowanie. No, biorąc pod uwagę, że Chodorowski chciał sprowadzić zmiany, to raczej no to nie byłaby dobra ekranizacja. A z ciekawostek jeszcze Denis zapadał jedną, a mianowicie dotyczącą matki wielebnej Gajus Heleny Mochiam, która przez cały film chodzi, w, 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 jej twarz jest zakryta woalką. Mhm. Pierwotnie ona miała odrzucać tę wołalkę Miała odsłaniać tę twa twarz Ale stwierdzili, że e wołalka jest wystarczająco przezroczysta Że widać postać aktorki A do tego dodaje jej swego rodzaju tajemniczości mhm. I tak zostaliśmy z takim efektem Jaki został w filmie no, Myślę, że to była dobra decyzja Tak, my też myślę, że to wiele dodaje Jeśli chodzi o tę postać no, Tu też się zgadzam Domyślam się, że nasi słuchacze też są ciekawi, czy Danis wspomniał cokolwiek o drugiej części. I wspomniał, chociaż nie za dużo, no, siłą rzeczy, nie mógł jeszcze za dużo zdradzić, ponieważ niedawno się dowiedzieliśmy, że druga część dostała zielone światło, ale potwierdził, że Greg Fraser powróci jako autor zdjęć, a do tego film zostanie nakręcony nieco inaczej. Jeszcze nie, nie określił dokładnie, jak, co to znaczy. Ale no jakieś tam pewne różnice w sposobie kręcenia, w sposobie opowiadania historii mają się pojawić. No to, to ciekawe. jest ciekawe, intrygujące. Tizujesz nas, Denis. Mm -hmm. Będę się teraz długo zastanawiał, co to może znaczyć. No dobra, no to w takim razie dziękujemy ci, Bartek, że podzieliłeś się z nami myślę, że takim dosyć ciekawym tematem, bo wiele osób mogło nawet nie mieć pojęcia, że Denis Villeneuve był w Polsce. Także, także myślę, że to będzie ciekawe. No, i dziękujemy w ogóle za wzięcie udziału w dyskusji i za pojawienie się w naszym odcinku. Nie ma sprawy, bardzo się z wami do dobrze rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję. I nawzajem, i my również mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja o czymkolwiek porozmawiać, o jakimś innym filmie. Albo może znowu o Dune, kto wie, ten temat. <laughs> znaczy, wiecie, ja nic nie mówię, ale w grudniu wychodzi Spider-Man. no to A. prawda. To prawda i to może też będzie dobry, dobry moment na właśnie jakiś odcinek gościnny, bo myślę, że mam wrażenie, że różni ludzie mają bardzo różne podejście do tego filmu, także... Już teraz przed premierą. Tak, już teraz będzie. przed premierą, a co a dopiero po premierze, także no może faktycznie to będzie dobry... Moment, żeby sobie znowu razem o czymś porozmawiać. No ale na dzisiaj kończymy, także jeśli dotarliście do końca tej długiej dyskusji, to dzięki, że nas słuchaliście. Przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube czy Apple Podcast, i wszystkie te platformy możecie znaleźć na stronie anchor.fm Ukośnik Popkulturystyka. No, i obserwujcie nas na Twitterze i Facebooku pod nazwą Popkulturystyka, gdzie znajdziecie różne newsy ze świata popkultury, nasze opinie na ten temat i informacje na temat podcastu. No i dzisiaj zachęcamy też do obserwowania strony na Facebooku Kapitan Fandom, oczywiście. Tak, i wrzucimy link do, do tego fanpage'a w opisie. Także zerknijcie, warto obserwować Bartka, bo pisze ciekawe rzeczy na temat popkultury. Do następnego odcinka na razie. Cześć. Do usłyszenia.